Siema, dzisiejsza strategia jest OP, a eksplozja esencji, które oferuję, mega satysfakcjonująca. Myślę, że wielu osobom może przypaść do gustu, więc zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki! Cała strategia została od początku opracowana i przetestowana na wczorajszym live na Twitchu. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz wspierać to co robię, to po prostu wpadaj na streamki na Twitcha. Streamuję codziennie, dzisiejszy live odbędzie się pewnie około godziny 16. Materiał może troszkę się różnić formatem od poprzednich, ponieważ tak jak wspomniałem, testowałem to live, ale mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. W tej strategii będziemy dropić mnóstwo esencji. Zarobek na godzinę będzie bardzo przyzwoity. Materiał polecam obejrzeć w całości. Będzie tu zawarte trochę kluczowych szczegółów dotyczących strategii oraz warianty dla troszkę słabszych buildów, jak i tych doinwestowanych z dużym demerzem. Dobrze, już Wam objaśniam atlas. Na początku wychodzimy, sobie bierzemy esencję i tutaj też z dalej zahaczamy o Einhara. Einhara chcemy na tej mapie, ponieważ bestie są dosyć ważnym, ważnym elementem tej strategii. Następnie szrajny. Wybieramy sobie skarabe i Modifier'y, Idziemy w lewo. Bierzemy oczywiście znowu esencję. Tutaj całe drzewko na bestie. Tutaj tylko wybieramy szansę na Imhara. Tego punktu nie bierzemy, go raczej będziemy unikać. Tutaj mamy kolejne esencje, Tutaj sprawie możemy te dwa punkty wziąć, ja ich nie wziąłem. Ale jeśli chcecie mieć więcej remnantów, to można sobie tutaj o to zahaczyć. Singular Focus, aby łatwiej troszkę mapki sustainować, oczywiście. Idziemy wyżej. Tutaj oczywiście całe kółeczko na Quantity. E esencję. To wiadomo, znowu szrajny, e, idziemy w skaraby, tutaj poszedłem w ambush skaraby, ponieważ są one w tej chwili bardzo drogie. E, po raz kolejny szrajny, wszystkie modifiery, oczywiście to jak możemy to wybieramy, e, idziemy w rzadsze skaraby również. Tutaj jeśli chodzi o ten nod na modifiery, ostatniego punktu nie bierzemy, bierzemy tylko te trzy, idziemy dalej modifierami. Chisel Perfection oczywiście tutaj całe to drzewko modifierów też trzeba wybrać. Um, tu jest fajny punkt, który sprawia, że mamy 50% że rare monstery mają 50% więcej szans na drobnięcie skaraba. Za każdy modifier, który jest na nich. Esencje mają dużo modifierów, więc, a tutaj wszystkie remoby będą esencjami, więc to jest spoko. Całe drzewko tutaj na bestie, i dalej modifierami do ostatniego noda na. Bestie, właśnie tutaj mamy szansę na dodatkowe red bestie, bestie będą rzadsze, w sensie częściej będą się trafiać te mniej common, no i jeszcze the wilds, może być troszkę ich więcej, to też jest spoko. I tak wygląda drzewko. Oczywiście drzewko będziecie mieli w opisie. I teraz przejdźmy do kolejnego segmentu. Dobrze, jeśli chodzi o skaraby, najważniejszym kluczowym skarabem dla tej strategii, też najdroższym, jest skarab, który sprawia, że wszyscy naturalnie występujący przeciwnicy na tej mapie będą esencjami. I to jest bardzo ważne. Później na streamku wpadłem, że można dodać jeszcze dwa te skaraby, które mega się z tym kombują. Dodają one cztery dodatkowe paczki z Mirror mobami, więc mamy pełno dodatkowych esencji, często dwie, cztery obok siebie. Jest to bardzo fajne, naprawdę to się super kombuje. Jeden skarab na dwie dodatkowe esencje, i ostatni skarab, że esencje, które znajdujemy na mapie, są tier higher, i zaraz Wam jeszcze dodam. Dlaczego to jest fajne i jak to biegać na słabszym i lepszym buildzie. Teraz pytanie, na jakiej mapie i na jakim tirze robić tę Esencję? Otóż, jeśli mamy słabszy build, robimy to na Tirach siódmych, jeśli mamy lepszy build, na 16 mapa. Dowolna mapa z trzema bossami. Ja robiłem to na City Square. Można to też robić na mapie Racers. I polecam to robić na mapie Racers, jeśli chcecie robić to na em, na słabszym bildzie. I chcielibyście to robić na siódmych tirach, bo wtedy ta mapka jest bodajże siódmym tirem, jak nie mamy Voidstonów. Więc to jest jakby jej najniższy wariant. I tutaj też mamy właśnie trzy bossy I dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ mamy w drzewku punkt, który sprawia, że. Em, że map boss dostaje randomową esencję, kiedy zabijamy jakąś esencję na mapie, a że mamy tych esencji pełno, to później boss rzuca tych esencji z 20 różnych defeningów zazwyczaj. Więc jeśli jeden boss dostanie 20 esencji, jest bardzo ciężko. Ale jeśli to się rozłoży na trzy różne bossy, już jest dużo łatwiej. Więc tutaj z tego trzeba skorzystać. Shrine też polecam odpalać właśnie przed bossem najlepiej. Um, I teraz tak, dlaczego robić to na 7c? Yy, Słabszym bidem, a dlaczego na 16 lepszym? Już tłumaczę. Ogólnie chodzi o to, że na białych mapkach to nie zadziała, ponieważ, tak jak tutaj przeczytacie w nawiasie, esencje na białych mapach mogą być maksymalnie screaming, a dopiero na żółtych i czerwonych mapach shrieking. No i jeśli yy, idziemy tym tokiem myślenia, no to esencje na żółtych i czerwonych mapach będą maksymalnie shrieking przynajmniej jedna zawsze w każdej esencji yy, i. Używamy tutaj właśnie tego skarabaka, który sprawia, że są Tier Higher, czyli na żółtych i czerwonych mapach każda esencja będzie przynajmniej posiadała jednego defendinga w sobie. Na białych to byłby jeden shrieking, więc już jest mega downgrade. Czyli na słabszym bildzie latamy 7 raiskars, a na lepszym bildzie, najlepiej z hunterem, ale bez też pewnie da radę, jak macie duży DPS, latamy 16 właśnie, albo city square, albo też Racers. Kolejna ważna rzecz, jak rolować mapki? Otóż w Highlight items wpisujemy NU. Będzie to nam zawsze pokazywało moda Number of Rare Monsters. Oczywiście Rare Monstery tutaj chcemy, bo jak pamiętacie, jest scarab. Który sprawia, że wszystkie remonstery są esencjami. Także ten mod tutaj polecam latać. Możecie spróbować bez niego. Myślę, że zarobek będzie odrobinę słabszy, ale nie powinien być jakoś mega słabszy. Także to możecie sobie przetestować bez remonsters. Ja jednak polecam z. Scoringi są bardzo tanie w tej lidze. Alchemie to praktycznie w ogóle są za darmo. W sensie nie wiem, za ich chyba jest półtora tysiąca czy coś. No mega tanio. Tu jeszcze jest alternatywa. Można Orpow of Binding rzucać zamiast e, Alchemii i to też zadziała. Pewnie też macie ich dużo. E, także że skuringujemy sobie te mapy i szukamy, właśnie mapek z remobami. O, tu zobaczcie, już dwie się trafiły na dzień dobry. Oczywiście patrzymy, czy te, oprócz tych remobów, nie ma czegoś, co nam brykuje mapkę. Jak mamy już mapkę gotową. To wrzucamy sobie do map device'a, ja zawsze jak robię 16, dorzucam altar, altarów nie klikajcie zbyt przewalonych, to sobie musicie wyczuć jak wasz build daje radę, jeśli w ogóle jest cienko to po prostu nie zaznaczajcie altarów. I oczywiście dokładamy tutaj crafta essence za 6 chaosów, no mamy te nasze skaraby o których mówiłem, atlas na esencję, na bestię tak jak powiedziałem, mapka craft, altar i możemy lecieć. Jeśli będziemy robić siódemki, to oczywiście altara wtedy nie możemy zaznaczyć i to jest właśnie dlatego spoko, że jak mamy lepszy build, to latać szesnastki po prostu, bo mamy też szansę na więcej jakichś randomowych dodatkowych dropów, szczególnie z altarów. No i ogólnie na szesnastkach większy item level, więc lepsze itemy mogą polecieć. Także jak dajecie radę, latajcie szesnastki, jak nie, to siódemeczki. Po wejściu na mapkę odpalamy wszystkie esencje i bardzo ważną rzeczą jest to, aby bossy bić na końcu. Pamiętajmy, że każda zabita esencja daje dla Final Bossa jedną randomową esencję z tych, które posiadał zabity przez nas mobek. Polecam również zostawiać szrajny na sam koniec, jak klirujecie esencje one są dużo łatwiejsze, a bossy nabofowane wieloma esencjami są troszkę trudniejsze, więc przed samymi bossami możecie dopiero wtedy te szrajny sobie podnieść i już zabić finalnie bossy. Dobrze, jeśli chodzi o profit, będzie on w tym filmie lekko zagmatwany. Generalnie chodzi o to, że na przykład cena skarabów i ogólnie odpalenia mapy zmieniła się względem wczorajszego streama. Jest taniej a esencje kosztują tyle samo. Na ten moment koszt odpalenia jednej mapy, włącznie z rolowaniem, to około 100 do 110 chaosów. Z jednej mapy na streamie wyciągaliśmy około 1,5 divina w samych esencjach. Mając na uwadze to, że Wealthy Exile liczy esencje z ceną od sztuki, to oczywiście sprawdzając jak to wychodzi sprzedając esencje na currency exchange'u i tutaj kolejne zdziwienie, jak wystawiamy esencje za divine, y, to kosztuje to bardzo mało golda, to możemy spokojnie brać około 130% od tego co pokazuje Wealthy Exile. Luźno kalkulując, można liczyć na około divine profitu z jednej mapy, wliczając w to esencje plus bestie i inne dropy. Reasumując, na ten moment, zanim wypuściłem film, możemy liczyć nawet na 20 divine'ów na godzinę, mając dobry build i szybkie tempo. Niemniej jednak, po filmie ceny skarabów mogą wzrosnąć, a esencji odrobinę spaść. Dlatego w miniaturę i tytuł filmu wpiszę około 12 divine'ów na godzinę i takiego wyniku raczej spodziewałbym się w najbliższych dniach. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie wpaść do mnie na Twitcha. Fajnie byłoby na Twitchu dobić partnera, ponieważ na YouTubie już mam, a tam jeszcze nie. Słyszymy się w kolejnym filmie lub na Twitchu. Dzisiaj stream o 16. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i pozdrawiam. Siema!